Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem ciekawostka i na początku jeszcze nadmienię, że od tej ciekawostki kilka kolejnych będzie krótkich, ale za to mam nadzieję, że treściwych i mimo to wyniesiecie z nich coś ciekawego, ponieważ mam po prostu tematy na te ciekawostki, o których nie można mówić za długo, więc będą one trwały pewnie kilka minut, tak samo jak i ten film. Okej, dzisiaj mamy temat gemów, a konkretnie wielkości gemów, kryształów, klejnotów, to jak już tam kto woli. Jak widzicie tutaj na Paladynie udało mi się uzbierać trzy rodzaje gemów i w grze, od razu to powiem na początku, istnieją właśnie trzy rodzaje gemów. Od czego to zależy? Jak widzicie mamy gem największy na siłę, średni na siłę i najmniejszy na siłę. Ostatnio swoją drogą była aktualizacja do wyglądu tych gemów i wyglądają one inaczej, ale zasada jest taka sama. I tak jak ja myślałem jeszcze nie jakiś czas temu, że gemy, po prostu wygląd tych gemów to jest po prostu rzecz czysto graficzna, czyli że po prostu ten jest duży, czyli ładny, ten jest mały, brzydki i to wszystko, ale niczym innym się nie różnią. Okazało się, że tak nie jest, ponieważ największy gem, który wygląda właśnie tak, jak widzicie, on jest duży, oszlifowany, no wygląda po prostu najładniej, on daje nam tak samo, co za tym właśnie wyglądem idzie, daje nam najwięcej statystyk. Ten gem jest średni, on tutaj wygląda, jest w kształcie takiego jajka, on daje nam taką średnią ilość statystyk, natomiast to jest gem najmniejszy, jak widzicie on jest taki brzydki, taki niebłyszczy i tak dalej i on nam daje tutaj najmniej statystyk. Jak widzicie tutaj różnica między tym a tym jest dosyć spora, jest to 66 chyba dokładnie statystyk, o ile tutaj dobrze obliczyłem. Pomiędzy dużym a średnim tak samo jest tutaj około 50 statystyk. Wiadomo, że tutaj dochodzi ilość rycerzy, bo jak pewnie oglądaliście poradnik do twierdzy, to wiecie, że od ilości rycerzy w gildii zależy jakie gemy dropimy. Ja nie pamiętam kiedy te gemy dropiłem, być może było tak, że na przykład tutaj chyba tak było, że gem średni dropnąłem dużo wcześniej aniżeli ten gem najmniejszy. I przez to one różnią się tylko tam, no ile? 20 nawet nie, 17 chyba, o ile dobrze liczę. 17 statystykami, ale tak jak mówię, mogło być tak, że ten gem dropnąłem, gdy mieliśmy na przykład 500 rycerzy, a ten gem dropnąłem jakoś niedawno, przez co ta różnica w nich między nimi jest niewielka, ale jednak mimo wszystko jest. Więc no jeżeli chcecie wiedzieć, czy dropniecie dobry gem, to już po samym wyglądzie tego, jak wyleci wam on z kopalni, możecie to wiedzieć i generalnie no polecam się, wiadomo, ubierać w te największe gemy, czyli w takie. Jak widzicie tutaj możemy sobie podejrzeć, jakie my mamy gemy tutaj w tej małej dziurce przy przedmiocie. I tutaj co prawda jest to dosyć małe, no ale widać, że na przykład tutaj mamy średni gem na siłę, tutaj mamy duży na HP, duży, tutaj też duży. I jeszcze tutaj mamy średni, reszta to są duże. Więc to taka krótka ciekawostka, tak naprawdę to wszystko. Wielkość gemów zależy od tego, ile dają one nam statystyk. Także mogliście tego nie wiedzieć, ja sam tego nie wiedziałem. Zdaję sobie sprawę, że dużo osób mogło też o tym wiedzieć. To jest jakby normalne. Ale no mówię, jest to taka od ciekawostka. Jeżeli wam się spodobało, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić subika, komentarz. I mam nadzieję, że po prostu odcinek wam się spodobał i coś z niego wynieśliście. To by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.